Jesteśmy z Arturem Przybyszem przed KSW22, gdzie spotkaliśmy się, żeby tradycyjnie porozmawiać o typowaniu tej gali. My umieścimy swoje na stronie, ty podzielisz się nim z nami przed kamerą. I po prostu podejdźmy od dołu fight cardu. Pierwsza walka jest chyba Rafała Moksa z Marcinem Naruszką, z tego co pamiętam. Nie, Kamil Waluś, Christos Filiafas, to jest pierwsza walka. Może być. Pierwsza. Jak się na to zapatrujesz? Słuchaj, prawda jest taka, że miałem przyjemność oglądać na żywo Kamila Walusia po powrocie ze Stanów Zjednoczonych. Nie da się ukryć, że chłopak zrobił bardzo duży progres boksersko. Widać ten amerykański styl boksowania, prawda? I w stójce myślę, że poradzi sobie. Jednak tu się rodzi problem taki, że Christos Filiafas, z tego co wiem, jest sambistą. Nie wiem, jak wygląda parter Kamila. I obawiam się tego, że jeśli walka przejdzie do parteru, to może zakończyć się poddaniem na korzyść szalonego Greka. Jednak w swoim typowaniu bym stawiał TKO dla Kamila w pierwszej rundzie. A w pierwszej rundzie dlatego, bo będzie szybka akcja, czy w pierwszej rundzie dlatego, bo coś się, nie wiem, kondycyjnie, czy coś z jakich względów to będzie pierwsza runda? Znaczy nie ma co tutaj pierdzielić. Po prostu Kamil Waluś jest zawodnikiem dużo silniejszym od Christosa Filiafasa. To jest były jakby nie było, amatorski strongman, chłopak, który zapierdziela w tartaku, rąbie drzewo. Stary, on ma naprawdę mega siłę i myślę, że uwali w pierwszej rundzie szalonego Greka. Będzie po prostu Polska szalony Grek 2-0. A jeżeli chodzi o walkę Rafała Moksa z Marcinem Naruszką, no tutaj, no to jest ciekawa walka, odbywa się w tym catchweightie i tak dalej. Mamy chaotycznego dosyć Marcina Naruszkę z większym zasięgiem przeciwko Rafałowi Moksowi, znanego z tej firmowej skrętówki. Jak ty myślisz, jak to się będzie, jak się potoczy ta walka? Potoczy się tak jak mówisz. Uważam, że pierwszy fragment walki to będzie rozpoznanie, że panowie jednak nie zaatakują siebie. A następnie będzie tak, że przewróci Rafał i wygra walkę w parterze. I myślę, że wygra przez właśnie swoją firmową skrętówkę. Tutaj, no mówię, to ciężka walka do ocenienia, bo to jest naprawdę dwóch dobrych grapplerów, ale w moim typowaniu wygrywa Rafał właśnie przez skrętówkę. A co twoim zdaniem musiałby zrobić Marcin Naruszka, żeby to wygrać? Musiałby mieć zbliżony boks do Borysa Mańkowskiego, a niestety no nie ma jeszcze. I trzymać walkę przede wszystkim w stójce i po prostu swoim zasięgiem ramion punktować Rafała. Myślę, że do takiej sytuacji nie dojdzie i wygra przez tą skrętówkę właśnie Rafał Moks. A jeżeli chodzi o walkę Piotra Strusa ze sprowadzonym na zastępstwo Azizem Karaoglu, no to powiedz, jak tutaj się zapatrujesz na samo zastępstwo i kogo typujesz na zwycięstwo w tej walce, chociaż spodziewam się, jaka będzie odpowiedź. Znaczy, powiem tobie tak, że co by nie mówić, to czy Aziz Karaoglu, czy niestety nieobecny Abu Azajtar, to są zawodnicy bardzo zbliżeni do siebie stylem walki. Obydwaj leją się ile wejdzie i walka będzie na pewno tak interesująca, jak miała być interesująca walka Piotrka Zabu. Myślę, że będzie pełna wymian. Tutaj typować będę oczywiście Piotrka Strusa, że wygra, jednakże mój typ jest taki, że to będzie fight of the night. Ale po decyzji, czy w jakimś, myślisz, że uda mu się znokautować Aziza? Znaczy ja myślę, że walka zakończy się przed czasem, jednak chociaż gdybym się mylił, to mimo wszystko zakończy się dużą ilością krwi. Ktoś na pewno z tego pojedynku wyjdzie rozcięty, a walka w moim odczuciu będzie walką wieczoru całej gali.
i następna walka to będzie walka Anzera Ażijewa ze sprowadzonym na zastępstwo Pawłem Swobodą. I powiedz, czy w ogóle miałeś okazję przyjrzeć się bliżej właśnie Pawłowi, będę mówił, może tak jest łatwiej po polsku, czy miałeś okazję mu się jakoś bliżej przejrzeć i jak ty się zapatrujesz na tę walkę? Znaczy, uczestniczyłem poniekąd w tym sprowadzeniu Swobody. Powiem tak, w tej walce pewne jest jedno, że ktoś komuś bardzo popsuje rekord. Anzor 3-0, Paweł Swoboda 7-0. Tak poinformował Attila Wek, dzięki któremu zawodnik przyjedzie do Polski. Czyli to jest kolega treningowy Attili. Na pewno jest wyższy i nie ma lepszej stójki od Anzora. I myślę, że tutaj głównym atutem Anzora będzie to, że Anzor robi co chwila postępy w stójce. No, czy to prawy sierp, czy prawy haj, na pewno coś w tej walce wejdzie. No, wiesz, no, mam możliwość trenowania z Anzorem, więc stary, inaczej nie mogę powiedzieć, jak wygra Anzor. Nie chcę mówić jak. Bo Anzor już przyzwyczaił nas, że do tej pory wszystkie walki wygrywa decyzją, ale tak po cichu liczę na walkę wygraną Anzora przed czasem. Stawiam na Anzora. Dobra, to przechodząc do pojedynku w wadze ciężkiej, Karol Bedor versus Oli Thompson. To jest, wydaje mi się, dosyć ciekawe zestawienie i domyślam się, że będziesz typował tutaj Karola, bo tak wiem, że typujesz dosyć patriotycznie, ale powiedz o jakichś głównych zagrożeniach ze strony Oliego Thompsona i jak widzisz sam rezultat tej walki. Znaczy, no bo to patriotycznie i niepatriotycznie. Powiedz mi, w czym Oli Thompson może zagrozić Karolowi Bedorfowi? Słuchaj, Oli Thompson większość walk wygrywa przez poddania w parterze, ale stary, Karol Bedorf nie jest, wiesz, w ciemię bity. To jest gość, który walczył z najlepszymi na DCC, a tam się ogórki nie dostają. Także z całym szacunkiem do Oli Thompsona i jego wyczynów w strongmanach Wielkiej Brytanii, bo na świecie nie zwojował za wiele. Myślę, że walka szybko zejdzie do parteru i myślę, że jeszcze szybciej ta walka w parterze się zakończy na korzyść Karola Bedorfa. To jest waga ciężka, wiadomo, tu jeden cios może zaważyć, ale ja myślę, że Karol Bedorf na tyle, co jest inteligentnym facetem i naprawdę ze stuprocentowym zaangażowaniem, jak podchodzi do walki, zdaje sobie z tego sprawę, że to musi być szybkie wywrócenie i praca w dole. I no, dlatego wygrywa Karol Bedorf jakimś poddaniem w parterze, raczej nie przez ciosy. Przechodząc do ostatniej walki, czyli debiutu na KSW Pawła na Stuli, powiedz, jak zapatrujesz się na tę walkę jego z takim chaotycznym i dosyć kwestionowanym Kevinem Asplundem? No, słuchaj, przede wszystkim piękno MMA wywodzi się z tego, że jest nieprzewidywalne, nie? I no właśnie, stary, no i się kurwa tu nie śmiej, tylko to wszystko się może zdarzyć, nie? Wiesz, tak śpiewał ktoś tam, no chłopaki nie płaczą, nawet ten wątek poruszali. Słuchaj, prawda jest taka, że Paweł Nastula nigdy nie był strajkerem, nie będzie strajkerem i ktokolwiek by nie był jego przeciwnikiem, kto umie choć trochę uderzać, będzie dla niego zagrożeniem. I takim też zagrożeniem dla niego będzie Kevin Asplund. Ja uważam, że walka zakończy się na pewno w parterze. Myślę, że, a wręcz jestem pewien, że wygra ją w parterze Paweł. Nie widzę w parterze, wręcz nie dostrzegłem nawet, oglądając walki Kevina Esplunda, żadnych jego atutów, które może mieć przeciwko Pawłowi. I no co, no Paweł przez poddanie bądź ciosy w parterze, pierwsza runda, to ta walka długa nie będzie. Także wiesz, wygra i nie będzie mógł żaden jego corner powiedzieć, tak jak powiedział po walce z Brettem Rogersem, że Kevin Asplund w drugiej rundzie był lepszym zawodnikiem, bo nie był. Okej, okay, a jakiś zostawiasz procentowy taki, powiedzmy, próg na to, że to faktycznie padnie ten, no już knockout czy KO na Pawle na Stuli? 40%. Tyle dam, 60% na poddanie ze strony Pawła. No, czyli dość równo, czyli mniej więcej zbliżony mamy pogląd, w sensie, że tu jest jednak niebezpieczeństwo ze strony Kevina, że nie można go tak lekceważyć. Jest, no wiesz, jak ktoś jest chłopiak dąb, no to, że jest mały krępy, to wcale stary nic nie tłumaczy, nie? Bo wiesz, moja mały krępy, mógłbym ciebie też poskładać, nie? I to wiesz, i to żadnego tam nie ma znaczenia, stary, no po prostu. No way.
No dobra. Way, no właśnie. Dobra, ale przejdźmy do walki wieczorów, w której zmierzą się Janek Błachowicz i Goran Relić o pas wagi półciężkiej. I no tutaj też domyślam się, jak będziesz typował, ale jakbyś mógł więcej, tak jakby rozłożyć tę walkę na części pierwsze może. Znaczy na części pierwsze, przede wszystkim spotykają się ze sobą dwaj różni zawodnicy. Z racji tego, że Janek Błachowicz to jest naprawdę fizyczny, bardzo silny zawodnik, którego głównym przede wszystkim atutem jest stójka, chociaż tak naprawdę nie miał jeszcze możliwości pokazania swojego dobrego też parteru, kontra gość, który 33% ma stójki, 33% zapasów, 33% parteru. No, trzy razy przegrać i trzy razy przegrać przez decyzję, to wiesz, to samo mówi za siebie, że jest się solidnym w każdej płaszczyźnie, nie? I zresztą, kto oglądał walki Gorana Relicza, potwierdzi to. Słuchaj, ja bym chciał, naprawdę, chciałbym, żeby w końcu Janek udowodnił tym wszystkim hejtującym gamoniom tych wszystkich forów, z waszego też, które powstaje, wiem, bo czytam wasz portal, że umie wygrywać przed czasem. Wierzę w to, że wygra przed czasem tą walkę, a co za tym idzie, no będzie miał na pewno wiele propozycji, bo jednak jakby nie było, to mimo, że w tej małej, nieznanej nikomu Polsce, ale wiele, wiele par oczu na tą walkę będzie patrzeć, to nie będą tylko oczy z Europy, ale również ze Stanów Zjednoczonych i ja myślę, że po nokaucie Janka Błachowicza na pewno do Martina Lewandowskiego, Maćka Kawulskiego odezwie się wielu promotorów zza oceanu i zapyta, czy możemy wziąć Błachowicza do siebie. No dobra, to w takim razie to wszystko, jeżeli chodzi o typowania, ale jeżeli chciałbyś coś dodać na koniec, czy coś, cokolwiek, jakiś przekaz tutaj umieścić na naszym kanale, to bardzo proszę. No tak, słuchaj, no może nie na waszym kanale, ale za pośrednictwem waszego portalu, bo wiesz, ja no do kanału się nie zniżam, nie? No tak, chciałem, bo obiecałem to raz, drugi, trzeci. Robiliśmy raz z Wojtkiem Rozowskim, waszym redaktorem naczelnym, fajny wywiad, ale no niestety okazało się, że zbyt duża cenzura nie pozwoliła na puszczenie go. Obiecałem Bigosowi, Michał Biel, yo, ten wieczny fotograficzny łowca, obiecałem, że go pozdrowię, to więc pozdrawiam go. Wojtka również pozdrawiam, który jak zwykle będzie pewnie do mnie jeszcze 300 tysięcy razy przed galą i po gali dzwonić, bo o czymś zapomni, ale to taki jest Wojtek, to jest jego urok, no zakochał się w Ani i tak ma. Franka też, no pozdrawiam, bo żebyście wiedzieli, ten człowiek poszedł w 100% miłość. On już nie przychodzi, nie ogląda treningów naszych, mojego z Piotrkiem Jeleniewskim, nie przychodzi, nie nagrywa materiałów o Arbi, Manzorze, bo on co? No zakochany kundel, nie? Dać mu tą spaghetti, niech się wciągają. O Boże, masakr. No i tak to wygląda, także pozdrawiam całą redakcję MMA News, pozdrawiam Piotrka Jeleniewskiego, PJ Promotion, Motherfucker Group, no. Pozdrawiam. Dobra, dzięki. Piona ziom.